Cześć, ja jestem Virios, witajcie w kolejnym odcinku z serii The Binding of Isaac Rebirth. Jest ze mną jak zwykle Madzia. Cześć, witam wszystkich. I dzisiaj zapraszamy was na przerąbany challenge. Pozwoliliśmy się sobie zerknąć na niego i nie będzie wesoło. Nazwa jest bardzo adekwatna, Suicide King. Tak, ja od razu powiem, że jak widzicie, nadrobiłam te dwa challenge'a, udało mi się. I tak, i dzisiejszy odcinek w ogóle będzie krótki, przerąbany i tak dalej. Dokładnie. Więc ja już odpalam. Też. Lecimy. Tak, jeszcze speed dawno dostałam na początek, dziękuję. Dobra. A właśnie, mam jakąś... bad gas. Więc puściłem bąka na start. Zapomniałam, że to lata. Bo chciałam, wiesz... Chciałam sprawdzić, czy... Okay, są jakieś secret roomy. Okej. Po prostu... To będzie ciężki odcinek. To będzie komedia, nie odcinek. I to tragiczna. Tak, przypierniczyłem w ścianę, bo chciałem skałkę rozwalić. Tak, wiesz, żeby jeszcze było tego mało, dostałam bombki, uwierzysz? Oh my god, za jakie grzechy. Za jakie grzechy. Ja staram się rozwalić, sprawdzić, czy za ścianą nie ma bombki. Znaczy bombki. Tak, przypierniczyłem sobie. Przypierniczyłem sobie drugi raz. Trzeci. Wow. To będzie brutalny odcinek po prostu. Mi zostało serduszko, jakbyś się pytał. O Boże. Jest super secret room. I same piguły. Puberty. Okej. Okay. Ja bym wszystko brała, co tam dostałem. Health up. Okej. Okay. Health up kolejny. Range down. Okej, okay, jakoś przeżyjemy. Bombs are key. Nie mam żadnych bombek. Oła, mam pół serca, zginę. O co ja tu wlazłam? Zresztą... Dobrze, zginęłam. Nie miałam wyboru. A czekaj, odrodziłam się z jednym sercem. Fajnie, cieszę się niezmiernie. Tylko co mi to daje? To jest jakaś po prostu masakra, ci powiem. To jest gorzej niż masakra. Znaczy wiesz, jak zginiesz, odradzasz się jako Lazarus. Znaczy, odradzasz się drugi raz. No to się odrodziłam, ale co z tego? Ty już się odrodziłaś? Tak, i pół serca mi zostało. Na miłość boską, co za tragedia. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni, wszyscy, którzy się teraz pewnie cieszycie. Tak, wszyscy chcieli ten challenge. Tak, i tak zawsze był taki patent, że wszyscy, jak pamiętam, jeszcze grałem na Spider-Modzie w poprzedniego Isaaca, zresztą ty też. To po prostu wszyscy wymyślali zawsze i proponowali ten challenge właśnie. My Reflection, IPKAK i powodzenia, frajerze. Tak. Więc no tutaj oficjalnie. Jezu, ja proszę niewiele, ja proszę tylko serce. O, dostałem Secret Room. Rozwaliłem Lord of Flies, Duke of Flies, przepraszam bardzo. Ty przynajmniej trafiłeś do niego. Dokładnie. Powiem ci, że już trafianie w niego było ok, bo on nie jest agresywny jakoś, w sensie nie lata jak porąbany. Okej. Okay. Ja do ciebie mam się dostać, jestem ciekawa. Dobra, zabiłam cię. Tylko, że wiesz, ja mam pół serduszka, jak zginę, to... Tak. Zablokowałam się na skałce i zginęłam. To dawaj jeszcze raz, bo ja tutaj... Jeszcze nie zginąłem, ale wiesz... Ale jestem na dobrej drodze. Ja też jestem na dobrej drodze, pracuję właśnie... Znaczy, staram się, żeby nie zginąć jednak mimo wszystko. Nice. Ja próbuję maszynę rozwalić i jakoś to mi kosmicznie wychodzi. Dobra, nie próbuję, bo sama siebie rozwaliłam. Idę stąd. Powiem, że trafienie zwyczajnych przeciwników nagle stało się tak trudne. Komedyjnie trudne, nie? Puberty. Ała, odbiłam się. Lockdown. Ja to tak dzisiaj odczuwam ten challenge, że to sobie nie wyobrażasz. Dobra, chociaż Soul Hearta dostałam. Nie, wesoło mamy. Okej. Okay. Nie wiem, jaki jest plan w sumie, nie wiem, co ja robię teraz. Ale dobra, nieważne, to był fail. Ciekawe, jak ja te muszki mam powybijać tutaj. Znowu mi jedno serduszko zostało. Pół serduszka. Dziękuję.
Rany boskie, jest nawet... jest przegenialna u mnie. Właśnie, czy był treasure room? Ja nie spotkałam. Serduszko, oddaj serduszko, oddaj serduszko. Jezus Maria, ale się przypierniczyłem. Zapomniałam, że jestem Lazarusem i zaczęłam zbierać serduszko, bo zapomniałam, że mi jedno. To jest przekichane. Jezus, walczę z Hauntem. Już? Tak, zaraz dostanę taki łomot, że po prostu się pofajtam. Żryj po prostu. Idź stąd. Jest, zabiłem go, Boże Święty. I range up, to mi się przyda. I jeszcze Krampus. To jest coś, czego potrzebuję teraz po prostu. I sam sobie po prostu przypierniczam. Krampus nie musi mnie atakować, bo sam sobie po prostu bomby rzucam pod nogi. Okej. Ja mam nadzieję, bo to jest moje trzecie podejście. Dobra, doszłam do bossa, jestem super, no. Jest, zabiłem go. I mam Krampus, Head of Krampus, czyli Krampus Rage. Super, cieszy mnie to niezmiernie, ale bardziej by mnie cieszyło, gdyby mi lepiej szło. Ała. Zastanawiam się, ile osób teraz się chichra, po prostu oglądając ten odcinek i ciesząc, że dostajemy wciry. Oni już leżą dawno na podłodze, już nie zdążyli na monitor patrzeć dalej, nie, martw się. Dobra, doszłam na drugi poziom, jest super. W ogóle to, co nas wielce, słuchajcie, ucieszyło, to fakt, że musimy dojść dzisiaj do Isaaca. Kurna, po prostu... Dokładnie, tak. To jest jakaś pomyłka chyba. Znaczy, liczę na to, że to jest pomyłka. Tak! Zajebiście, żebym czasem... Co zebrałam, to straciłam. A nie, tu ja sobie bombkami wejdę do tych piguł. Nie mam zamiaru tu się bawić. Co mi dasz? Range up. Lock up. Jera dubluje. A tu, Boże, nie wy... Lol, nie mogę trafić pająka. A ja mam pół serca już. Tak szaleje. Dobra, ja wypierniczam stąd i modlę się, żeby to była droga. Oczywiście, że to nie jest droga do miejsca, gdzie bym chciał być. Sama się znowu zabiłam, no. Walcie się na rej po prostu. Dobra, znowu bossa znalazłam, ale co w związku z tym, jak ja tu zaraz zginę? Proszę o soul hearty. Ja o wiele nie proszę, tylko soul hearty. Tak, dostałam skrzynka w skrzynce. Troll bomb. Ale mam drugiego bossa przynajmniej. Nie wiem, po co ja to zdublowałam, to mi na pewno nic nie pomoże, no ale... Boże, mam te rozchichrańce, te co ty lubisz. Mam pół HP-ka. Wow, przeszłam to i mam HP up. Okej. Jest ciekawie. Ale jestem już na trzecim poziomie, to jest sukces u mnie. Ile ty już razy zginąłeś, mówisz? Dzisiaj? No. Ani razu. No co ty? To jest niemożliwe. Co zrobiłeś z prawdziwym Viriousem? Shit happens, tak wyszło jakoś, nie wiem. Au. Co ja wolę dostać od ciebie paruwo niż od mojej własnej tej. Dobra, tędy pójdę. To chyba nie był najlepszy pomysł tego lata. Kurna, jego atakuj, nie mnie! Boost serca, okej. Okay. To nawet mi wyszło, że tak powiem. To mi już nie wyszło. Zafajdany za srańce po prostu. Dobra, znowu zginęłam. Wiesz co, to jak tobie dobrze idzie, to ja tak będę próbować i próbować i próbować. Już dzisiaj pomijmy mój fakt, że powinniśmy próbować tylko i wyłącznie trzy razy. A i tak mniej więcej już troszkę ogarnęłam, jak to fajnie. Dobra, ja mam Headless Horsemana. Głowę ubiłem, koń ciągle pluje. Nie tu! O, mam zejście do piwniczki. Po prostu masakra. Nic nie mów. Wypadło mi serce. I nie wiem, co wziąć, kurde. Mam wziąć latanie, a tego Krampus Rage'a olać. Wow, weszłam do czegoś dziwnego.
chyba zostanę z lataniem. Może ale ja ci jest... sobie nic nie kupię jednak. Latanie, tak, dobry pomysł. Dobra, ja na pierwszym poziomie nie walczyłam z bossem. Udało mi się przejść. Przecież to jest jakaś po prostu... Dobra, poszukajmy chociaż jeszcze super secret roomu. Nie chcę szukać. Gdyby to był normalny ipekak, to spoko. Ale w ten sposób nie. Tak, jeszcze mi tu pająki były potrzebne, prawda? Bo po co? Ja tutaj sama sobie z robalami nie mogę pobyć, tylko jeszcze potrzebne pająki są. Jest super secret room. I hapeki, rany boskie. Tak, jeszcze więcej pająków, super. No nie wierzę, jednak istnieje jakaś sprawiedliwość na tym świecie. Nie ma sprawiedliwości. Nie, tu. Dobra, jeszcze tego pająka jakoś rozwalić. Angel Room się pojawił jeszcze jakimś cudem, czego wcześniej nie zauważyłem? Lol. Nie marudź na Angel Roomy, wiesz? No, trzy Soul Hearty miał, więc wiesz. Ale zostaje przy lataniu. Zostawiam tego Brimstone'a, tego od Krampusa. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy nie. Ja dostałam głowę Isaaca, nie wiem, czy to jest dobre, czy nie, ale biorę. Zabite dechami drzwi, sypialnia. No co, znowu wy, no, chyba kpicie. Jeszcze zginęłam sobie, no bo po co? Ja tu będę żyła dłużej, prawda? Szwy mędy zasrane. Jest, wysadziłem dywanik w pokoju Isaaca. Co my tu mamy? No tak, to było mi potrzebne, naprawdę. Okulary! Zarąbiście, no to modlę się teraz o coś fajnego. Ja chyba zaraz powiem, widzą, że ty w to grałeś wcześniej. Nie! Nie! Co się dzieje? Nie dwa! Jesus. Tak, nie ogarniam jednej kulki, co dopiero dwie kulki jeszcze, kurna. Skąd masz dwie kulki? No, bo se strzeliłem. Okej. Okay. Ja staram się jednymi strzelać i jestem wystarczająco szczęśliwa. I co za srańce. A to jest zdecydowanie nie mój challenge. To jest niczyj challenge, wierz mi. Okej. Boże, a jak wezmę sobie takie coś dziwne, to wężowate, to jak ja tym będę strzelać? Nie mam zielonego pojęcia. O Boże! Ja to wyrzucam. Zapamiętaj, że na 13 minucie masz u mnie zobaczyć, jak to lata. Dobra, dobra. Nie umieszkam rzucić okiem. A wezmę baterię w sklepie. O, to jeszcze sklepy sobie odwiedzaj. No, dożyłem do tego momentu. Się użeram tutaj, mało mnie zginę, a ty sobie sklepy odwiedzaj, tak. Ale to jest po prostu jakaś masakra. Skpina. Tak, przypierniczyłem po prostu, bo kurna, bo mogę. Dobra, tears up dostałam, to mi tak niewiele raczej da. Nie, no to jest, nie, ja tego challenge nigdy nie przejdę. O, pobawię się w ciebie. Trafienie w pająki to jest po prostu, które są tak ruchliwe jak porąbane. Jest mega ciężkie nagle. A mi dasz. Full health, dziękuję, miałam full health. Jezus Maria, jest maszyna wróżbiarska i wyrzuciła mi Soul Hearta. O, jaka miła. Two of Diamonds, czyli dwa razy monetki. Nie mam ich za wiele, ale okej. Okay. Monkey Paw. Co dawała łapa małpy, kurde? No właśnie, czytałem, nie pamiętam. Czytałem to 1000 razy i nie pamiętam dalej. Hierophant, Jezus Maria, dwa Soul Hearty. No idź, kubko. Kubka mnie atakuje, uwierzysz? The Sun i Magnet, ale magnet mi nie jest potrzebny, skoro latam, więc... No...
Dobra, to był sfejrowany. No. Próbowałem wysadzić maszynę i niestety nie udało się. Też próbowałam chyba w pierwszym podejściu. Wiem, że to było bardzo nieudane. O Boże, muszki różowe. Jest, żyje. Hollow. O, Solharta dostałam. Bogactwo, znowu muszki. Okej, okay, poszedł w piach, nie wiem nawet jak szybko. I Angel Room. Tobie idzie zdecydowanie za dobrze. Skapular. Ja dostałam dwa Solharty. Chyba gra się lituje nade mną normalnie. Takiej lamy wszechświata to jeszcze nie widziała. Nie wiem, dlaczego się spodziewałam, że wchodzę do odkrytego pokoju. Dobra, już nie cuduję, nawet kaki nie próbuję rozwalać, bo to jest żenada w moim wykonaniu. Jeszcze się popisuj, wiesz? Ale właśnie nie udaje mi się rozwalać. Wow. Właśnie zapomniałam sobie to na dzwonek telefonu nastawić. Co? Te twoje odgłosy dziwne, kosmiczne. Że ja najpierw to tak troszkę spróbuję porozwalać tych kamieniów. Kamieniów? Kamieniów. Dobra, wiara w górę. Chcę mieć wiarę. Won mnie! Dobra. Dobra. Jestem na kolejnym bosie Monstro. Dzień dobry panu. Ała, aż obrywałam od pana z tej radości. Aha, no tak, to było mądre. Strzelanie w miejscu, gdzie są te grawitacyjne łebki. Okej. Okay. Ja mam znowu HP up. A wiesz czemu do nich strzelałem? Bo sobie ubzdurałem, że rozwalę sobie ogniska. Aha. To było bardzo mądre. No, za każdym odcinkiem ostatnio jakieś nowe teorie łosisz. Tak, a teraz mam przejście, gdzie nie wiem ile mam serduszek. Super. No, możesz się otworzyć na świat? Tak, nie trafiłam jeszcze w ciebie. Super. Jezus Maria, rozwalanie po prostu sraki, małych przeciwników, czegokolwiek jest takim problemem nagle. Dostaję po dupie. Zresztą, kto nie dostaje? Tak? Nie, tak nie chcę robić. Tutaj nie chcę. Dwie czaszki dały se buzi. Ja mam latające odbyty dwa. Ułacha, odbyty dwa. Ułacha, na siebie srały. O, mam bossa jakoś dziwnie szybko. Trollkę. Dobra, nie próbuję. Mega Man, serio. O Boże, Wiggly Worma zebrałem, ale wyrzuciłem go po prostu. Też go wyrzucałam, bo... Co właśnie... to są feromony? To się zawsze zastanawiam. No właśnie też, nie wiem, wiesz? Też mnie nieraz to interesowało. Dobra, możesz tutaj zginąć. Super. Mam gwóźdź, nie chcę gwóźdź. Chcę niżej i chcę wiedzieć... ile mam serc. Okej. Okay. Mam 5 serc i 3 soulharty. Jestem w szoku. Chcę grać. Czaszkownika rozwaliłem. Całkiem sprawnie. Drugi czaszkownik! Ja się yeah. Obawiam, co tu jeszcze mnie czeka. Czaszki! To żyje czy zginęło? Nie, żyje. To żyje! Dobra, poginęły wszystkie. Chcę, że pójdę na górę. Have you seen the exit? No właśnie nie. Coś to wiem gdzie. Nie, jeszcze pijawkowce. Maszyna zadaje mi... egzystencjonalne pytanie. Live to die. To bardzo... poetyckie. Jest Solhard, Boże. Nie! Okej. Okay. Okej, okay, oberwałam tak troszkę, jak nie trzeba. I gdzie ja mam, kurna, szukać pociechy? Boże, niech ktoś zrobi kiedyś fajny moment z jego wrzaskami.
Nie, nie, to będzie nie fair. Zrobcie jego wrzaski. Nie, bo miałem pokój, w którym stało mnóstwo czaszeczek. O Boże, mam nietoperze. Wal się na ryj. I sam se przypierniczyłem. Wow. Nie wiem, dlaczego ja dostałam za jakie grzechy, ale okej. Okay. Teraz pytanie, gdzie ja powinnam iść? Powiedzmy, że na górę. Tak, to było to, ale nie do końca. Jeszcze laserowca. Przecież ja tu się zabiję. Zajebiście. Mam takie karty po prostu, na przykład Two of Diamonds, kiedy nie posiadam żadnej kasy. Wow, odchapeczyłam się jak tylko mogłam. Dobra, kolejny boss. Hollow. Wchodzę na kolejnego. Adwersary, no zajebiście. Pierce up? Nie, shot speed up. Co dostałam? Hyper, stało to się przyjdzie. Teraz jestem... O, na piątym poziomie, to będą cavesy chyba już, tak? Jak mu przypierniczyłem. To było kozackie. Cieszę się twoim szczęściem, tak ci powiem, wiesz? Bo moim nie ma co się cieszyć. Kurna! Ty ciulu! Yeah! Jeszcze dwóch? Skąd wyleźcie się? HP up, Boże, nie tak. Bóg istnieje. Serio? Bo ci HP up'a dał? Tak. Dlaczego ty mi wyjaśnić ci nie dał tego? Jest, no. I Flight i Spectral Tears. Nie wiem po co mam Flighta drugiego. Skoro... Temperance, może to... Jakiś anioł mi się zespawnował, co się dzieje? A, mega tego, szatana sobie chciałeś przywołać? Nie, ja nie wiem co zrobiłem w ogóle, co on robi? Wysadziłeś figurę... Tak! Tego, no. No to jak pokonasz takich dwóch, to dostajesz klucz do mega szatana. Mnie widzowie uświadomi. Ale ja chciałem tylko hapeki, spierniczaj! No to ci nie wyszło, sorry. Jednak Boga chyba nie ma, skoro ci anioła zemsty zesłał. Ty ciulu! Powiem ci, że jak już tak doszłam do wprawy w tym challenge'u, to nie jest aż tak źle. Że i to wprawą można nazwać. Tak, uciekaj jeszcze, gadzie. Masz, straciłam przez ciebie serce, ale nie miałam wyboru. No, że nie oddam. Zabiłem go! Jezus Maria, coś dropnął, jakąś połówkę klucza. Key no piece właśnie... number two. I mam... No właśnie, będziesz miał więcej. Zajebiście. O, to sobie wezmę. Dobra, ja schodzę w dół, mam dzięki Bogu kartę The Sun. Więc to mnie wychiluje na maksa. I tak cud, że ja w ogóle nie zginąłem jeszcze. To jest w ogóle... No, to jest naprawdę cud. Bo ja się spodziewałam, że będziesz tak samo ginął jak ja. Serio? Muszki? Trafi w ciebie w końcu? No. Czyż jedno serduszko mi się jeszcze przydało? A tu co? Boże, kubki, nie! Bomba ci w pały! Co? Przepraszam. Poniosło mnie trochę. Ciebie cały odcinek ponosi, ale ja ci nie zwracam na to uwagi, wiesz? Z czystej sympatii i naszej znajomości. Długoletniej. Yeah! No. Nie chcę zginąć na kupach, nie chcę na kupach zginąć. Na wszystkim, tylko nie na kupach. Nie, uciekaj. Aha, czyli duża kupa umarła, teraz jeszcze zostały małe kubki do powybijania. A jak to zrobię? Nie, nie, nie! Boże. Co się stało? Nie używaj nigdy białej głowy kota na ipekaku. O Boże! Oja! Już to było szaleństwo. O! Dobra, żyję. Okej, gonią mnie demony. Z dziewięć tych kul na mnie leciało.
Teraz jeszcze te małe kubki muszę pozbijać. Oj. To było straszne. Rany boskie, po prostu, dobra. Sam rozłupiłam, tego nie mogę trafić. W jednej małej kubki. Już tu jeszcze chyba jedna jest, tak. Stójcie, kupy. Yeah. The sun. Tak, jeszcze mi mucha potrzebna. Masz The Sun, ja nawet nie mam serca. Ale powiem ci, że ta karta wyjątkowo często mi akurat dropuje dzisiaj. Wow. Więc tak podejrzewam, czy czasem ten challenge nie jest taki, wiesz, z takimi pomocnikami. Chyba dla ciebie. Jestem bardzo zła na ten challenge. Nie, nie trolka, nie trolka! Dobra, mam serce na górze, idę po serce. Trudno, że przez całą mapę idę po serce. Wręcz jak epicka przygoda. Wal się na ryj, matka! Ty już matkę masz? No... Nie wygląda to zbyt epicko, ale się staram. Wow! Wiesz co, z twoich okrzyków niezły remix można byłoby zrobić. Nie! Nie zapodawaj im pomysłów! Czekaj, ja wystarczy, że do Frika się odezwę, to on sam to zrobi. Dobra, idę na bossa, nie wiem co to jest. Boże, to coś, weź tupnij. Gin szmato... No! Nie bultaj się tu! Wziął mi się katurla jeszcze. Nie! Zginąłem. Jest, strzeliło mnie na walce. I zabiłem matkę. Cieszę się niezmiernie. Zajebiście, Polaroid. Dostałem kolejną hapa, ale co mi z tego? Dobrze, depsy dwójka to będzie noga. Mamusi. Aż się boję, co mnie tu czeka. Nie, nie chciałem brać ogona! Fucking shit, health up! Jego ogona. Guppy's tail. Aha, sprzedałeś się jednym słowem. Okej, okay, znowu próbowałem. Kurde, nie chciałem go zbierać! O, jest strasznie. Już słów brakuje do tego challenge'a, a miał być taki krótki, przyjemny odcinek, bo szybko mieliśmy zginąć. Ja chcę stąd przejść, tak, o coś takiego. No, idź! Jedna z drugą, ty też. O, to było straszne. A pójdę sobie do skrzynki, co mi tam... Łapka, może być łapka. Lepsze niż tamto dziwaczne coś, tylko nie wy! No nie no, żeby nie móc rozwalić kurna toczących się jelit. Toczących się jelita, smacznie brzmi. Tak, tak też wygląda. O, dwa harty dostałam, o, wyhealowałam się na maksa. Boże, jeszcze duszki! I padłem. Musiałam to zrobić. Padłem w pierwszym łonie. Ale i tak najdalej zaszłeś ode mnie, to jest moje szóste czy siódme podejście, no to... Wiesz. Ja nie wiem, co ja mam zrobić z tym fantem. Mam restartować? No spróbuj. Zobaczymy, jak ci teraz będzie szło. Tak, i wyszedłem do menu, bo jestem mądry. Suicide King. La 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 la. Ja mam dwóch czabów natomiast, wiesz? Dobra, już żadnego. To nie było fajne, ani miłe. A nie trafiło? Wow! Okej, dobra. Coś zrobił? Nic, miałem te muszki takie, które w kręgu sobie latają. Tak, też miałam kilka takich. Bo są porąbane. A ja mam tych kościaków. O, współczuję. Okej. Jak mnie dojechał? Strange, okej. Okay.
to nawet mnie nie interere, co tam jest. O nie. Mam pająki, słuchaj, jaścienne. Złota kaka, muszę ją rozwalić, nie wiem w jaki sposób. Ucho, chociaż pół HP-ka. Czy jestem na dobrej drodze do bossa? Powiedzcie, że jestem na dobrej drodze do bossa. Tak, to była dobra droga do bossa. Tylko dlaczego ja muszę obrywać? No, dziękuję. A teraz jest chyba mamusia. Tak, noga mamusi. Prawie zginąłem z... Idź ty, szmiro. Zdzierstwo mnie zgubiło. Zajebiście, dwa itemy, które nie wiem czym są. Więc nie wiem czy kupować, biorę lewy. Your friends rule. Zajebiście, bo to jest coś czego potrzebuję, kurna. Dobra, matkę pokonałam i na tym to się skończyło. Znaczy nogę, zostało mi pół HP-ka, wiesz? Dobra, idę dalej. Ach, co za padaka. Nie, straszne to jest, ja nie wiem jak to będzie przejść. Znaczy pewnie, jak już pograsz te 50 razy, to pewnie już zacznie być okej. Okay. Zapewne. Tak, dwie bombki jeszcze, dziękujemy. Wurglingi! Co dostałam? Hagalas, a! Osztyw, mordę, kopany! Jest, jednego gurglinga zabiłem. Ja oczywiście polazłam tam, gdzie nie trzeba. Jest, jakby drugiego zabiłem. Wlazła, gdzie trzeba. O, jeszcze trolki zostały. I pieniądze. Czy tu jest? Tu jest chyba... Tylko... Nie, nie jest. Idę dobra, tu. Schodzę w dół. Boże, ja mam takiego dziwnego tego, co wyłazi spod ziemi. Pina? Nie, to nie pin, to taki glut. Brzydki. A, wiem który. Płód taki, z mózgami na wierzchu. Płód. No płód z mózgami na wierzchu, jak inaczej nazwiesz. No nie, jak? Dobra, nie, zginęłam. Ale jeszcze żyję, zginęłam na chwilę. Zginęłam na chwilę, zaraz wracam. Co? Wiesz co zrobiłam? Strzeliłam, zabiłam. I łzy się rozbijały i te rozbijające łzy mnie dobiły, gdzie tamci już nie żyli. Okej. Okay. Dobra, ja już nie próbuję kolejny raz, za mnie dzisiaj wystarczy. Ja podziękowałam. No to co ja mam zrobić? Idź dalej, aż skiniesz. Dopiero po godzinę, twój rekord to godzina 20, to wiesz. Na jednym bosie. Tak. What? Chyba was postrało! Krzycz! Nie no bo... Ja pierniczę. Co tu się wyrabia w ogóle? No i jebło mnie, ale żyję jeszcze jako Larzarus. Właśnie szkoda, że się nie odradzasz z tą samą ilością HP-ków. Ja miałam tyle HP-ków, gdybym ja tu miała wszystko po każdym bossie healowane na maksa, to ja bym to przeszła. Chyba. O, czekaj jeszcze. To sobie nie, tam graj. Nie, wchodzę na bossa. Challenge, teraz i kolejny zginąłem. Okej. Okay. Dzień dobry. Dobra, to było szybkie. Był monstro, dwie muszki, strzeliłem bombę, muszka była za blisko i po prostu generalnie wysadziłem sobie pysk. Zdarza się. Dobra, kolejny challenge to jest 8, on jest zablokowany, bo to potrzebne do 8 Gapiego. A do 11 potrzebny jest któryś poprzedni do zrobienia, więc no. A których w ogóle nie masz? Bo ja nie mam 8, 11 i 19. To 19 mam. Nie mam tylko 8 i 11. Okay. 8 mówię ci, na gapim się opiera, a 11 to będzie, musimy mieć odblokowanego Epic Fitusa, który jest gdzieś tutaj w którymś challenge'u niżej. Okej. Okay. Więc teraz chcemy, nie chcemy, idziemy do Demomena. Tak. No. I potem 10. Tak, a czy 11, czy najpierw przeskoczymy do jakiegoś tego niższego, żeby 11 odblokować, czy co, to wy nam napiszecie już w komentarzach, co dokładnie, mam zrobić. Dokładnie. Tak. A na razie dzisiaj wam dziękujemy. Na pewno mieliście ubaw po pachy, w ogóle po tym odcinku stwierdziliście, że więcej tej serii oglądać nie będziecie, no bo to jest marnowanie czasu, bo przecież oni tak grać nie umieją. I błagam, nie róbcie remiksów. Proszę, Magda żartowała. Nie róbcie żadnych The Best Of.
najlepszych momentów, czy coś, błagam. Po prostu to będzie porażka, proszę was. Okej. Okay. Dobra, więc widzimy się w kolejnym odcinku, którego i tak pewnie nikt nie obejrzy, tak więc trzymajcie się, no i cześć. Pa, pa.